Czuwaj, witam was w następnym odcinku Origami po harcersku. Dzisiaj zrobimy elementy rozkładane, pompowane i w ogóle. Teraz zrobię rozkładaną kostkę. Jeden z dwóch elementów do zrobienia jednej kostki. Składamy kartkę na ukos, na pół. I jeszcze raz na ukos, żeby właśnie nam taki X. Teraz po tej linii składamy do środka. Tutaj, żeby ten czubek dotykał środka tego X i ten czubek dotykał środka tego X. O tak. I teraz ta linia ma dotknąć tej środkowej. I z drugiej strony to samo. Już będzie łatwiej. Zostało nam takie coś. Teraz trzeba ten róg do tutaj, do tego zagłębienia. I tak samo po przeciwnej stronie. Jak już mamy takie coś, to składamy tak i to ma być takie zagięcie na ukos, o tu. Więc zginamy. Ten róg ma dotknąć tego rogu, o tu, na dole. O tak. I tak samo robimy z tym. O tak. I gotowy jest jeden element. Trzeba zrobić takich dwa, żeby zrobić jedną kostkę. Bierzemy to, ten element i to wkładamy pod to, jak już mamy, przygniatamy i to wkładamy pod to. I tak złączamy kwadraty, żeby były takie równe jakby. I smarujemy klejem lekko o te końcóweczki i wklejamy o do środka tak. Każdą, tak, z każdą końcówką, tak. I gotowa. No i to będzie działało o tak, że się rozkłada kostka. Teraz warto zrobić takich cztery. I trzeba je złączyć razem. Czyli łącznie 8 tych. Łącznie 8 elementów. O tak. I tak. I jest gotowe. Jak się po kolei rozłoży każdą kostkę, to później jest, jak się o tak zrobi, to jest takie satysfakcjonujące. I po prostu można mieć coś w rękach. Jak się na przykład stresuje człowiek. Z takich kostek można zrobić na przykład takie coś. Zgadnijcie, co to jest i piszcie w komentarzach. Można złożyć to o tak, te kostki. I tak, spłaszczyć. I te też można okręcić. I spłaszczyć. I już nie wiemy, co to jest. Teraz zrobię kostkę dmuchaną. Składamy kartkę na pół. I tak jak poprzednio w środku X. Tak. O, jest. Wracamy na drugą stronę kartkę. I składamy ją na pół. Na drugą stronę teraz, tak? To do środka wpychamy.
te, to ma dotknąć tego, więc o tak robimy i dokładamy to do tego. Teraz robimy tak, o, i do tej linii ten, oto dokładamy i tak robimy z każdym. Z drugiej strony też możecie sobie pomóc. Dobra, teraz ten róg do tej linii tu. W miarę, aby był na środku. I tak z każdym. Po drugiej stronie też. I odwracamy i to robimy. Robimy to samo z drugiej. Teraz bierzemy to i układamy do środka i drugie też zginamy. Teraz odchylamy o to, bierzemy to, to jest taka szpara i trzeba to zagiąć do tego, to taki kwadracik tu i zaginamy do środeczka. I tak, tak robimy z każdym. Okej. Kostka pompowana, gotowa. Teraz pokażę wam, jak ona działa. Że bierze się tak, to jest taka szpara. Nie wiem, czy ją widać, ale widać chyba tak. I się w nią się dmucha powietrze. Żeby o takie coś powstało. I można wyrównać te. A tutaj. Żeby było o tak, wiele równy i kostka gotowa. Ale jeśli chcecie bardziej urozmaicić tą kostkę, to możecie zrobić, rozłożyć, nie wkładać tego z jednej strony, tylko oczywiście z drugiej musi pozostać włożone. Z jednej strony wkładać i pozostaje takie coś, no, takie to. Tutaj, więc to zaginamy o tak, żeby powstał taki trójkącik. Z drugiej strony to samo robimy i jest takie coś. Teraz bierzemy to i malutki skraweczek do tyłu zaginamy o taki mały, normalnie minimalny. I dostaję na takie coś. Z drugiej strony robimy to samo. Kiedy już to zrobiliśmy, pompujemy teraz kostkę. I jak już mamy ją napompowaną, to możemy dorysować oczy. Nosek. Proste. Jeszcze wypełnienie uszu można i powstaje nam miś. Można to nazwać go miś. Jeszcze można użyć tą kostkę do zrobienia lampionu. Jest wieszany na ulicach na Nowy Rok. O tak, sznureczek jest na dole. Można normalnie przyczepić do tego sznureczek. Bez tego takiego
frędzelka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wysyłacie swoje prace na tego maila. Dajcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek pod tym filmem. A ja się już z wami żegnam. Cześć!